Raindrop, drop top, drop top, smoking on cooking the hot box. Fucking on your bitch, yeah. Cooking up dope in the crock pot. Siema, tutaj Abels, dzisiaj witam was w unboxingu mojego staffu na Sylwestra. Nie jest to cały staff, dlatego że jeszcze jedna paczka do mnie idzie. Strona, na której zamawiałem, podawała, że na pewno zdążą do Sylwestra, dlatego też jestem spokojny. I no, teraz przy sobie tego nie mam, ale najwyżej jak przyjdzie, to po prostu wrzucę wam na końcu zdjęcie tego, co jeszcze mi doszło. Więc zaczynamy. Najpierw mamy taki kartonik i tu jest dość dużo luźnych rzeczy, dlatego będę wam wystawiał tak pojedynczo. Mamy najpierw wyrzutnię selen. Tutaj ten papierek rozdarłem, ale nieważne. Wyrzutnię selen od Pyromaxa, taka mała wyrzutnika. Dobra. Dalej mamy... No, tu jest gaz do zapalniczki. Dalej. Petardki Nuklear, petardki Salut. Na koniec to ładnie jakoś ułożę, teraz będę tak po prostu rzucał sobie. Dalej mamy mini fontanny. Middle Dynamit od Superpowera. Pulling sznureczki od Triplexa. Od Jorge petardy Pirat, 50 sztuk w opakowaniu, 5-strzałowe są. Dalej mamy Doom Boom Middle od Klaska. Piccolo od Jorge, na ląd to są pikolaki już. Piratka P1000 od Śmieszka. 20 sztuk, nie, 10 sztuk w opakowaniu. Mamy jakieś luźne JC05. 6-9 sztuk. Super krakery od Jorge. Explosive 1 od Jorge. 5 Viperków od Klaska. Achtung K0207 od Triplexa. Mała Katiuszka Saturn Missiles od Jorge, 25 strzałów. Piccolo, te nowe pikolaki od Tropika, emiter dźwięku. Tutaj mamy jaja dinozaura, 40 gram na paczkę, także od Jorge, 20 sztuk w paczce. Tutaj mamy taki mix, bomb czerwone, bomb czarne, Vipery, no i tu jakaś jedna osa się zapodziała. Dalej mamy mini bomby czerwone, no mini bomby po prostu, i tu są jeszcze dwa razy JC05. Dalej co tu mamy? Mamy Mengery 2008, K0203 Myślnik 6, 6 chyba w paczce, 5-strzałowe. Dalej lecimy. O, tutaj mamy, już się zaczynają luźne rzeczy. O, nie, jeszcze opakowanie sznureczków od Klaska. Dobra, rzucimy to tak. Teraz zaczynają się luźne rzeczy. Są to raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć single shotów Thunder Airbomb od Pyromaxa. Dalej mamy trzy luźne Doom Boomy 5G. Black Death został jeden z tamtego roku. I tak sobie leżał, o dziwo, jeszcze wytrzymał do dzisiejszego dnia. Jorge, Cyrkoblicy 4. Tutaj są. No, tutaj są jeszcze kolejne 4 Cyrkoblicy od Jorge. I mamy jeszcze dwa Crazy Robociki. Też z tamtego roku jakimś cudem przetrwały cały rok. No i jeszcze trochę lontu. No,
Także pierwszy kartonik za nami. Zajmiemy się teraz tym mniejszym jeszcze. Dwie paczki motyli kamikaze, tych dużych, od Jorge. Wyrzutnia rzymskich ogni Faraon od Tomaszka. 100 strzałów. Explosive 3 od Jorge. Luźna FP3 z C. Dalej mamy co? Dobra. Mamy Thunder King od Jorge. 25 strzałów. No i w kolejnym kartoniku to wszystko. No i teraz jest największa paka. O, dobra, w którą stronę to otworzyć? Dobra. Mamy El Titanio, Thunder Master 2 Spanish Cracker od Dextrina. Całe takie opakowanie. Scream 3S od Funke. Dalej. Signalos 2.0. Też od Dextrina. Korsarze od Hesti. Nadraskę stare. Super pedardy od Hesti. 3 strzałowe. Też nadraskę. Od Surexa. Piraci z Karaibów. W tym roku, jak widzicie, dużo, dużo huku. Dalej mamy znowu huk, czyli dwa razy Megatresk Explo Privatex Spyro. 10 sztuk w paczce. 3 gramy na petardę. Dalej, co my tu mamy? Jest, o! Dwa razy torpedo od Dextrina. Dalej, paczka FP3 NWP. Dalej, paczka Petard Demon od Komety. Oj. Demony od Komety. Dalej. FP3 NWP. Druga paczka. Teraz znowu polecimy z Dextrinem. Czyli, no, Dextrin Funke. Czyli PS5, Sharky. Dwie paczuszki. O nie, dobra, jedna mi się wysypała. Ale to nieważne. No, chyba każdy wie, jak wyglądają. Dalej mamy Achtunki od Hesti. 6 sztuk w paczce. Wyglądają one tak. Nadraskę są. 8 gram, rzekomo, nie, rzekomo 7 gram na sztukę. Układamy. Dalej mamy petardy Delowa Rana od Klaska. 5 gram na sztukę, 6 w paczce. Nowe emitery dźwięku od Tropika, nadraskę, Super Big Corsage. Dalej Tiger Boomy. No prawie cała paczka, tam 4 sztuki poszły od czego to jest? Private Expira? Nie, Pro Moravia. Ładnie zjechały. Dalej mamy też prawie całe opakowanie. Trzy sztuki zostały tylko użyte. Od Maxema, Mega Piratka. Tutaj mamy dwie takie paczuszki Viperów. Jakaś luźna czarna bomba. Dwa razy Flashbanger od Pro Moravii. Osa. Tu jest Osa. Czy Kornik. Tam jeden. No, Osa. No i Żuki z jakiegoś zestawu. Dalej mamy, co my tu mamy? Dobra. Jedna sztuka tylko poszła. Jest to JC06 od Dextrina. Dalej mamy coś bardzo podobnego, czyli od Ultras Shopu, Ultras Liberty. Te małe, bo medium niestety nie mam. No i teraz dwa razy Doom Boom
Jedne są te stare, to są te stare 5-gramowe teoretycznie, a to są te nowe, które rzekomo mają 5,5 grama na sztukę. Dalej mamy Angry Clowny Small od Pyro Bandits. Tak to wygląda z tyłu. I no i ostatnia rzecz, ta ostatnia rzecz jest to Moździerz Festival Balls 3. Wygląda to w środku tak. Chyba każdy widział Moździerz kiedyś na oczy. No, takie szeleczki, nic, nic tak naprawdę specjalnego. I tak się prezentuje staw. Za chwilę pokażę wam zdjęcie tak całego, jak to wygląda. No i pokażę wam zdjęcie tej paczki, która jeszcze do mnie dojdzie. Bo, no, jeszcze jej przy sobie nie mam. A nie chcę później nagrywać na ostatnią chwilę, bo nie wiem, czy będę miał okazję i czas na takie rzeczy. Więc... no, to by było na tyle. Za chwilę widzicie zdjęcie całego stafu, a ja mogę się pożegnać. Trzymajcie się. Cześć.